Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Tylko u nas cement Bauprodukte Konstruktor, opakowanie 25 kg tylko za 8,59. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. To jest pierwszy w 2017 roku magazyn miejski. Dobry wieczór Państwu, Witold Torbiarczyk, witam w poniedziałek, 2 stycznia, skrót najważniejszych informacji. 3, 2, 1, szczęśliwego Nowego Roku! Tak Kaliszanie bawili się na miejskim Sylwestrze. Niemiłości, szczęścia! Więcej pieniędzy i szczęścia. Budżet 2017, bezpieczny czy przejadany? Projekt budżetu jest bardzo dobry. Te pieniądze uciekają, są przejadane. Wbiegli w nowy rok. To jest zupełnie inne samopoczucie. Wstajemy po balu sylwestrowym wieczorem, a my wstajemy o godzinie 11.45, 30 i biegniemy i teraz nowonarodzony. Czas na noworoczne szczegóły. Zapraszam. Tłumów wprawdzie nie było, ale za to dobrej energii całe mnóstwo. Kilkuset Kaliszan przywitało nowy rok na głównym rynku. Była muzyka na żywo, tańce, toasty i oczywiście życzenia. Dobre miejsce, dobry czas, tłumy dni zmierzyły nas. Realizujemy plan, raz na tak, raz na nie. Gwiazdą tegorocznego miejskiego Sylwestra był kaliski zespół Disco Polo Jumper. Specyficzna muzyka nie każdemu musiała przypaść do gustu, ale tym, którzy przyszli na główny rynek, taneczne, proste rytmy najwyraźniej odpowiadały. Chwilę przed północą życzenia Kaliszanom złożył prezydent Grzegorz Sapiński. Wszystkiego najlepszego w 2017 roku, pięknie rozwijającego się Kalisza i takich wspaniałych ludzi, którzy będą chcieli przebywać z nami w sercu miasta jak wy. Ostatnie sekundy 2016 roku pożegnano tradycyjnym odliczaniem. 3, 2. Czego mieszkańcy Kalisza życzą sobie w nowym roku? Dużo zdrowia przede wszystkim, najważniejsze zdrowie. Na nowy rok czego sobie życzę? Tego, żeby moja kobieta była taka, jaka jest do tej pory. A naszemu miastu Kaliszowi czego sobie życzysz? Żeby nie było szpisu! Miłości. Wspólnego szczęścia. Ja sobie życzę, żeby wszyscy byli milsi, żeby było mniej agresji i żeby mniej było alkoholików na świecie. Niemiłości, szczęścia! I pewno nauki! Więcej pieniędzy i szczęścia. Jaki powinien być Kalisz w 2017 roku? Wydaje mi się, że Kalisz powinien być bardziej otwarty na młodych, żeby więcej się spotykali, bo jak wiadomo, młodzi emigrują z Kalisza do innych miast, za granicę. Tak, no, mało się dzieje w Kaliszu. Żeby się dalej rozwijało. Tego samego. Mądrych ludzi. Good! Kalisz miasto, good! Miasto Kalisz fajne! Obszerną fotorelację z Sylwestra na głównym rynku znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl. A zgodnie z wieloletnią tradycją Kaliszanie powitali nowy rok na sportowo. Wszystko za sprawą noworocznego biegu rodzinnego, który w niedzielę odbył się w Parku Miejskim. Na starcie zawodów stawiło się ponad 260 osób, które cenią sobie aktywny wypoczynek, zwłaszcza u początku nowego roku.
Noworoczny bieg rodzinny odbył się już po raz 24. Impreza ta symbolicznie zainaugurowała sportowy rok w Kaliszu. Chętnych do aktywnego spędzenia pierwszego dnia stycznia nie brakowało. To jest zupełnie inne samopoczucie. Wstajemy po balu sylwestrowym wieczorem, a my wstajemy o godzinie 11:45-30 i biegniemy i teraz nowonarodzony, odrodzenie noworoczne. Pierwszy raz pobiegłem i to był dla mnie udany rok, dlatego stwierdziłem, że trzeba powtarzać i w ten sposób lepiej zaczynać biegiem nowy rok. Ogólnie to troszkę sobie tam ćwiczymy, trenujemy, także dla nas to jest chleb powszedni, że tak powiem. Mała jest pierwszy raz, trochę mi ciężyła na plecach, ale ogólnie wszystko rewelacyjnie. Synek był czwarty, także też jako pierwszy raz na takim biegu nie było źle. No my z mamą trochę gorzej, no bo tam gdzieś końcóweczka, ale też nieźle, nieźle. Warto jakimś pozytywnym akcentem zacząć ten rok, dlatego startujemy i polecamy wszystkim. W biegu mógł wziąć udział każdy bez względu na predyspozycję. Nie liczył się wynik, bo jak podkreślają organizatorzy i sami uczestnicy, najważniejszy był udział. Na starcie pojawili się zarówno wytrawni biegacze, jak i osoby, które trasę liczącą około 1800 metrów pokonały truchtając, spacerując bądź przemierzając ją rowerem. W imprezie uczestniczyły całe rodziny, także na co dzień związane ze sportem, propagując w ten sposób zdrowy styl życia. Przykładem jest rodzina Kisielów, która regularnie uczestniczy w tego typu przedsięwzięciach. Zdrowotny tryb życia, zawsze lepsze parametry krwi, samopoczucie lepsze i myślę, że fajna inicjatywa co roku się spotykać właśnie w takim sportowym gronie. Bo chciałam biegać. Choć rezultaty zeszły na dalszy plan, to warto odnotować, że trasę wiodącą alejkami Parku Miejskiego już po raz trzeci z rzędu najszybciej przebiegł Konrad z Dun. Co rok spotykam się ze znajomymi, a zawsze jest okazja do takiego szybszego treningu, do mocnego biegu ze znajomymi, sprawdzenia się. Po raz trzeci się udało, z rzędu fajnie, naprawdę się cieszę. A tak jak pan powiedział właśnie, najbardziej ta atmosfera, powitanie nowego roku w sportowym, aktywnym stylu. W tegorocznej edycji biegu padł frekwencyjny rekord, bo do zmagań zgłosiło się 262 osoby, w tym 38 rodzin. Najstarszym z tego grona był 85-letni Jan Świerczak. Na mecie przy CKS-ie każdy z uczestników mógł wziąć udział w loterii i wygrać atrakcyjne upominki. Organizatorzy przygotowali też ciepły posiłek. Ale wróćmy raz jeszcze do minionego roku. Rządząca w Kaliszu koalicja przegłosowała przyjęcie projektu budżetu na 2017 rok. Zdaniem prezydenta i jego zwierzchników plan rządzenia miejską kasą w nadchodzącym roku jest bardzo dobry, bezpieczny i jednocześnie rozwojowy. Zdaniem klubu radnych Platformy Obywatelskiej pieniądze Kaliszan znów będą przejadane. W 2017 roku miasto uzyska bowiem znacznie więcej środków z podatków, a inwestycje zostają na podobnym poziomie co w tym roku. Projekt budżetu na 2017 rok negatywnie ocenił. Mieli też radni stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza. Dochody Kalisza na 2017 rok mają wynieść 532 miliony złotych, a wydatki 553 miliony. Deficyt wyniesie zatem 21 milionów złotych. Zadłużenie sięgnie 194 milionów, czyli 36,5% planowanych dochodów. Miasto uzyska aż prawie 150 milionów złotych z podatków PIT i CIT, co stanowi 28% wszystkich dochodów. To niemal o 1/3 więcej w porównaniu do roku 2014. Główne wydatki stanowić będą oświata, pomoc społeczna i transport i łączność. Na wydatki majątkowe, czyli na inwestycje, miasto zamierza wydać prawie 94 miliony złotych. Za tę kwotę planuje zrealizować 115 zadań. Najwięcej, bo aż 12 milionów złotych zostanie przeznaczone na rozbudowę stadionu. Projekt budżetu jest bardzo dobry. Zakłada bezpieczeństwo finansów publicznych. Na inwestycje mamy 94 miliony. Myślę, że w zbiciu na przykład z naszym zaprzyjaźnionym miastem Ostrołem Wielkopolskim, gdzie jest 34 miliony na inwestycje, robi wrażenie. I cóż, no, nam zależy zawsze, żeby spełniać wszelkie wymogi ustawy o finansach publicznych, ten słynny artykuł 243. To wszystko jest zachowane. Budżet jest bezpieczny. Pozytywnie budżet ocenili wszyscy radni koalicyjni klubu Tak dla Kalisza, PiS i SLD. Mówiąc o budżecie, trzeba by tak naprawdę na niego spojrzeć trochę z punktu widzenia Krawcowej. Krawcowa, jeśli powiedzmy ma uszyć komuś pani redaktor jakąś suknię, no to najpierw musi wiedzieć, ile ma towaru na ten zakup. I te wszystkie dane do budżetu oczywiście się zmieniały do ostatniej chwili i muszę
powiedzieć, że na ten materiał, który ta Krawcowa dostała, ten budżet jest optymalnie skrojony. Przejadanie pieniędzy Kaliszan to główny zarzut opozycyjnego klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Zostawiliśmy to miasto z 100 milionami podatku i 91 milionów na inwestycje. Teraz pan prezydent Sapiński ma 140 milionów z podatku, a inwestycje zostały na tym samym poziomie, 95%. To pokazuje, że te pieniądze uciekają, są przejadane, nie widać ich w mieście, ludzie ich nie widzą, nie buduje się nic szczególnego. Klub radnych Wszystko dla Kalisza wyraził zaniepokojenie, że Kalisz już za rok może okresowo utracić płynność finansową. Dług miasta wzrośnie wtedy do 230 milionów złotych. Tym samym nastąpi wzrost zadłużenia i w znaczny sposób pogorszy się sytuacja finansowa miasta Kalisza. W naszej ocenie istnieje realne niebezpieczeństwo utraty okresowej płynności finansowej. Po zaciętej dyskusji radni przeszli do głosowania nad przyjęciem budżetu. Za było 14 radnych, przeciw 10 osób, radni Platformy Obywatelskiej i Wszystko dla Kalisza. Ale zostawmy zestawienia. No to jaki w końcu będzie ten 2017 rok? Postanowiliśmy na chwilę porzucić racjonalizm i sprawdzić, jak najbliższą przyszłość Kalisza i Polski widzi ktoś, kto zawodowo zajmuje się wróżeniem. Nieco z przymrużeniem oka zapraszamy na przepowiednie Wróżki Beaty. 2017 rok to rok pod szczęśliwą gwiazdą, mówi Beata Łyszczyńska. Będzie nam towarzyszyć dużo miłości i radości, a to da nam energię do pracy. Dla Kalisza ma to być intensywny rok rozwoju. Tutaj karty pokazują, że w końcu ruszy modernizacja tego starego miasta naszego, nasze centrum Stare Kalisza. W końcu to centrum ożyje. I tego serdecznie życzymy, żeby tak się stało. W końcu te problemy modernizacji naszego miasta będą rozwiązane, czyli te wszystkie nieszczęsne drogi i te wszystkie kwestie problemów z komunikacją. Pod względem politycznym rok zapowiada się bardzo ciekawie. Pojawią się ponoć nowe stowarzyszenia, które będą chciały zaistnieć. W skali krajowej Wróżka Beata przepowiada dalszy ciąg dużych sporów politycznych. Rzeczywiście te przepychanki, emocje bardzo będą duże. Każdy z nich ma swoje racje, wszyscy to wiemy. Ale tutaj nie tak w końcu dojdzie do połączenia sił. Pomimo tych różnych różnic jednak dojdzie do takiej jedności. Pojawi się pewien problem, który właśnie połączy Polaków wszystkich. Będzie to się już wiązało właściwie ze sytuacją na zachodzie dziejącą. Sytuacja na świecie ma stać się coraz bardziej napięta. Konflikty religijne przybierać będą na sile. W 2020 roku czeka nas bardzo trudny i niebezpieczny czas. Jeśli nie zapobiegniemy pewnym zdarzeniom, może dojść do globalnego konfliktu. Oby ta przepowiednia się nigdy nie spełniła. Ciekawe tylko, ile z tego się sprawdzi, a Wróżka Beata pewnie reklamacji nie przyjmuje. Takiej kolorowej panoramy Kalisza nie widzieliśmy już dawno. Miasto rozświetliły setki wystrzelonych w niebo fajerwerków, a sylwestrowy spektakl na niebie sfilmował dronem Tomasz Tylczyński. Nagranie kaliszanina podbija internet. Zobaczcie sami. Nagranie powstało oczywiście o północy z 31 grudnia na 1 stycznia. Na filmie widzimy dziesiątki strzelających w górę światełek. Oczywiście jest ich najwięcej w okolicach rynku głównego, gdzie kaliszanie bawili się na Sylwestrze Miejskim. Hanna i Antoni to imiona, które w minionym roku Kaliszanie najchętniej nadawali swoim pociechom. Na świat przyszło w sumie 829 nowych obywateli miasta, w tym 447 chłopców i 382 dziewczynki. To o 14 dzieci mniej niż rok wcześniej, a listę najpopularniejszych i najrzadszych imion małych Kaliszan znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl. I tym zestawieniem kończymy poniedziałkowy magazyn miejski. Ja dziękuję Państwu za uwagę, spotykamy się jutro. Zapraszam i do zobaczenia. Dziś wieczorem zachmurzenie całkowite, na termometrach 0 stopni, ciśnienie na poziomie 997 hektopaskali. W nocy pogodnie, słupki rtęci wskażą minus 2 stopnie Celsjusza. Jutro rano będzie pochmurno, o godzinie 7 słupki rtęci wskażą 3 stopnie poniżej zera. W ciągu dnia maksymalnie 0, na barometrach 1000 hektopaskali.